Szczęść Boże. 1%. 1% PIT. Podatku od dochodów osobistych. Ten podatek, rzecz jasna, znieślibyśmy w te pędy, gdyby to od nas zależało. Zależy niestety od Wysokiej Izby, której gmach tutaj za mną się rysuje, a w tej Izbie ciągle jeszcze ludzie pobudki Fundacji Osuchowa Konfederacji Gierzwałskiej większości nie mają. Tym niemniej z tego PIT-u możecie Państwo odzyskać aż 1%, przeznaczając go na statutową działalność Fundacji Osuchowa. Na Sejmie świat się nie kończy. Statutowa działalność Fundacji Osuchowa, no to jest, proszę Państwa, przede wszystkim wspieranie organizacji Pobudka, Kościół, Szkoła, Strzelnica, Mennica. Ten program pracy organicznej nie traci na aktualności, ale także inne rozliczne, już w tej chwili mogę tak z dumą powiedzieć, rozliczne dzieła i przedsięwzięcia filmowe i społeczne i współpraca i wsparcie, którego w miarę tego wsparcia, którego Państwo nam udzielacie, my możemy udzielać innym. I żeby to było zupełnie jasne, bez tego waszego 1%, który może się wam zdawać nieistotny, to jakaś drobna, daj Boże, nie tak drobna kwota, bez tego nie ma nas. Bez tego wiele z tych przedsięwzięć, którymi Fundacja Osuchowa może w ciągu swojej, no już lata trwającej działalności, może się poszczycić, to by w ogóle nie zaistniało, gdyby nie wasz, szanowni drodzy kochani, 1%. Proszę zatem o cierpliwość, proszę zatem o przejście całej tej, nie tak dla niektórych prostej, procedury wypełniania formularza, wpisywania właściwych numerów we właściwe rubryki. Proszę szukać informacji na naszych stronach, stronach związanych z Fundacją Osuchowa, z Pobudką, z moim nazwiskiem. Na tych stronach proszę szukać instruktażu, informacji, to wszystko tam się znajduje i proszę tylko o tę chwilę cierpliwości, a 1% z tego podatku, który Wielki Brat i tak Państwu zabiera, ten 1% będzie uratowany, bo przynajmniej będzie wiadomo, na jakie szczytne cele został przeznaczony. Z góry dziękuję. Serdeczne Bóg zapłać. Do zobaczenia. Do zobaczenia może przy okazji którejś z akcji współrealizowanych czy inicjowanych przez Fundację Osuchowa. Z Panem Bogiem.